Cześć, to Hubert, szef kuchni schroniska smaków w Bukowinie Tatrzańskiej. Zrobimy dzisiaj bliny pszenno-żytnie. Bliny doskonale smakują z kawiorem, z pastami rybnymi, a ja dzisiaj przygotuję z wędzonym pstrągiem i z naszą góralską bryndzą. Przepis jak zawsze prosty, czas przygotowania około 20 minut. Wszystkie produkty, które będę używał, są dostępne na naszej stronie sklepu schroniska smaków. Zabieramy się za zrobienie ciasta na bliny. Do miski wsypujemy mąkę pszenną, mąkę żytnią, sól himalajską, drożdże suche, cukier trzcinowy, płynne żółtko, masełko klarowane. Wszystkie składniki zalewamy ciepłym mlekiem. I dobrze mieszamy. Po wymieszaniu zostawiamy na około 20 minut, żeby ciasto wyrosło i zrobiło się fajnie pulchne. W czasie, gdy ciasto wyrasta, przygotujemy teraz pastę z bryndzy z ostrymi papryczkami i świeżymi ziołami. Bierzemy naszą góralską bryndzę. Siekamy do tego 4-5 papryczek, jak ktoś woli bardziej ostre, to może posiekać nawet z 5-6. Zróbcie to po swojemu, wedle uznania. Po papryczkach dodajemy świeże zioła. Ja dam bazylię, oregano i to też posiekam i dodamy do pasty. Kropimy odrobiną oliwy parmezanowej i wszystko dobrze mieszamy. Pastę mamy gotową, odstawiamy na bok i zabieramy się za smażenie blinów. Dodajemy odrobinę naszego masła klarowanego. Bierzemy nasze wyrośnięte ciasto. Będziemy smażyć 3 nieduże placuszki na patelni. Patelnia już nam się nagrzała, masełko się rozpuściło. I taką większą łyżką nakładamy 3 bliny. I smażymy z obu stron, tak żeby były brązowe i chrupiące. Bliny już się nam podpiekły. Bierzemy średni talerz. Przekładamy z patelni na talerz nasze chrupiące bliny. Układamy. Teraz bierzemy naszą pastę z bryndzy. Nakładamy na górę. Na pastę kładziemy naszego góralskiego wędzonego pstrąga. Możecie dać ile chcecie. Ja daję sporo, bo bardzo go lubię. Dekorujemy świeżymi ziołami. Oregano, świeżą bazylią i na koniec kropimy naszą oliwą parmezanową. Życzę smacznego.